ogromnym zainteresowaniem spotkała się 21. edycja zimowego marszu na 25 km, który w sobotę zorganizował Konecki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na trasę prowadzącą wokół Końskich wyruszyło ponad 270 piechurów. O godzinie 9 spotkali się oni pod biurem PTTK Końskie w Parku Miejskim. Następnie kilkoma autokarami grupy przejechały pod klasztor w Kazanowie, gdzie miał miejsce start marszu. Tam kilka słów do przybyłych na Konecczyznę powiedzieli działacze PTTK-u, Wojciech Pasek oraz Magdalena Weber. Każdy z uczestników rajdu otrzymał też mapę oraz specjalną plakietkę. W 21. zimowym marszu na 25 km udział wzięło ponad 270 osób z różnych miejscowości, Końskich, Kielc, Opoczna, Skarżyska Kamiennej. Marsz zaliczany jest do klasyfikacji superpiechur Świętokrzyskiego, a wiele osób w nim uczestniczących stara się właśnie o ten tytuł. Opracowana trasa poprowadziła piechurów z Kazanowa przez Skałki, Piekło, Koło Nieba, okolice miejscowości Piła, Kamienny Krzyż aż do Rogowa. Tam w Wiejskim Domu Kultury miało miejsce oficjalne zakończenie rajdu.